Wiem, że te petardy były testowane przez innych youtuberów, ale my przetestujemy również je. Coś ty zrobisz z tym statywem? O. Nic. Dobra. Jakie petardy, synku? Chodzi mi o F2, dum bum i 120 dB. Testujemy to oczywiście dla was i z własnego doświadczenia. Jeszcze ich nie testowaliśmy, więc je przetestujemy po prostu. 120 dB F2. Szybka recenzja, krótki opis i mamy jeszcze F2 na ląd. To są na siarkę. Na ląd testowaliśmy, te mają 0,15 g, te mają 0,24 g na sztukę. Ale tak wizualnie są takie same, pudełeczko jest mniejsze, mam nawet pudełko lądowców. W porównaniu do mojej dłoni coś takiego, w porównaniu siarkowca coś takiego, no jest pokaż, mniejsze. Pokaż oba pudełka, rozumiesz, tak? Łe. No synuś, tak? I pokaż to pudełko, tak? Wizualnie. Ale tych nie recenzujemy, więc nara. Dobrze. No. F2 coś takiego. F3 coś takiego. F5 coś takiego. Instrukcja w języku czeskim i słoweckim? Nie. Słoweckim. W języku polskim niestety nie ma. Gramatura 4,8 grama na 20 sztuk. Taka malutka paczuszka. Cena około, nie wiem, 10 zł? Coś takiego. Nie wiem. I 120 dB. Taka sama cena. 10 sztuk, dwa razy mniej od 100, Boże, od F2. Coś takiego. Większa. I ma pół grama. Lądowce miały gram. Czyli skrócona wersja jakby. Siarka. Tak oto wygląda. Nie wiem, taka dziwna. No. Dobra, zobaczymy jak to strzela. Tak, czeski i słowacki. To czego zaczynamy, synaczku? No to zaczynaj. Od tych pierdków chyba. Zaczynaj. Pierdków. Oczywiście pokażę jak prawidłowo odpalać petardy. Czyli ustawiamy petardę na płaskim, niepalnym podłożu. Na wyciągniętej ręce i uciekamy na odległość minimum 8 metrów. Dobra, coś takiego. To zapraszamy was do wszystkich do oglądania. Tutaj nie widać młody pirotechnik pokaże. Maciej, nie widać cię z dziecko. Ej, wróć, za daleko jesteś. Bliżej. Najpierw ląd. O, przewróciło ci się to dziecko. Ale walnęło. A szyszki spadły z choinki. Miara. Z nami dzisiaj gościnnie moja ukochana żona. Anna. Przyjechała nas wspierać. O. Synuś, wbij w ziemię, zrób dziurę. O, odpala mój syn pirotechnik. To jest mocniejsze, tak? Teoretycznie. Jest mocniejsze. Jest mocniejsze. Niby kurczę, niewiele gram, ale jest mocniejsze. Teraz co mamy? Tą słabszą znowu. I uciekać. Tyk. O matko. To na pół grama spoko. Na pół grama ładnie wali. Zapomniałem powiedzieć, że te petardy wyprodukował czeski producent klasek. Yeah. To co chcesz teraz pod kornuszek? Czy? Można, chodź. Nie, tam. Trochę tu zarosło. Obejmy garnek. Obejmy, dobrze. Zaczynamy od F2, synuś. A, i dodatkowo te petardy są na P1, czyli emiter. A tamte lądowe to na F2 były. No. Czyli petarda kontra emiter i emiter jest mocniejszy, o dziwo. Najpierw sobie ściągnij kapturek. Są wykonane nie z gipsu, więc jak rzucicie ją, no to nie dostaniecie z niczego. Na tyle są bezpieczne. Jeszcze raz? Mocy to nie ma.
A trzyma moc, synuś, tylko źle mi się garnek ułożył. Czy to jest garnek? Ciężko mi to powiedzieć. Znaczy to jest, kochanie, nie uciekaj. Takie nieforemne coś żeś wziął. Teraz. Było wyżej? No w miarę. No. Czyli powiedziałbym, że ładnie podbiłaś na tą ramaturę. Zaraz zobaczymy. Dobra, dawaj tą drugą. Czekaj. Zaraz zobaczymy tą drugą właśnie. Może fix. Mamy nierówną powierzchnię. To samo. Ja wiem, czy to samo? To samo. Dobra, trawka może. A ja nie, za trawkę. Patrzcie, świeć. Malło? Nie wiem, czy to jest nawet takie bezpieczne, ale... Czekaj, teraz to malutką. Inaczej się dźwięk rozchodzi w tym czymś. Widziałeś? Długo się palą. Dobrze, na plus. Teraz na plus, synuś. Odpalasz? Odpalaj. Uciekaj. Głośne to. Głośne, strasznie głośne, zobacz. No, więc... Na palca. No, taką małą. No i aparat mi się wyłączył, ale wyłączyłem pewną opcję i ciekawe, czy się wyłączy ponownie, ale no dogrywamy. Także no. Jednak Panasonic lubi się psuć. No. Delikatnie tylko. Coś takiego. No. Fajne są te czarne. Ja się podobają. Czy się opakowanie rozkraczyło dobrze? Te wszystkie? Czemu wszystkie? Dobrze. A uwaga, synuś. Dobra. Mój. Odpalę. Masówka. Poszła. Co to? Ona ma tą destrukcję? No. No bez żartu. No. Musimy czymś związać, zobaczyć. Nie mam czym. No właśnie. Jak nie wiem. Nawet możesz położyć je jedna na drugi. Czekaj, zobaczymy. Nie, jeszcze raz to sprawa, zobaczyć ile sobie wyszczeli. Marek. Ta. Masówka. No. 5 petard. To musimy je kupić, synuś. No zrobimy. Tak. Zrobimy. Bomba. No. To teraz te. Czekaj, nie, jeszcze mam dwie. Te małe. Jeszcze mam dwie te małe. Czekaj, nie na tym. To zróbmy, czekaj. Zróbmy tak, bo tam czymś. Zobaczymy, czy mają masówkę, czy nie. No to chyba lepiej jak... Zobaczymy. O co mi się... No są do funkcji mają, fajnie. Walnie teraz jak dwugramówka. Ta. Ja pierdzielę. I kółko poszło. Super. Ty. Kupujemy, jasynek. No są destrukcje, mają jak kurde srebrne. No. Zobacz. Pies włączymy teraz. O. Pies. Ja cię nie mogę. O. No.
Fajnie! Odlot! Już mi się podobają te petardy. Synek, kupujemy je. Mamo. Czekaj, jeszcze bym zobaczyć, ile mają masową. Nie mają, sprawdzaliśmy. Nie mają? No to moi drodzy, to byłoby na tyle chyba w tym odcinku. Czyli te dumbumy 120. Jak i F2. Jak i F2. Sami zobaczyliście na odcinku. Co tam rzuciłeś? Petardkę. No. Czyli jak i te, tak i te mają masową destrukcję. Dokupimy jeszcze tych petard, zrobimy z nich taki mały, kurde. Złączymy taśmą czy czymś, zobaczymy jak to będzie strzelało. Jak połączymy, ile z tego nam wyjdzie gram. Także sami ocencie, czy warto kupywać. A ty jeszcze zostawił sobie w kieszeni, mnie oszukał, no. Fajnie poszło. O. 120 bardziej basowa. Jak na tą gramaturę, bardzo fajnie strzelają. No. Postaram się z Maćkiem dla was nagrać jeszcze jeden odcinek, gdzie złączymy to taśmą. No to będzie luźne strzelanie. Takie, nie luźne strzelanie. Bo całą paczkę złączymy taśmą, synu, i to tu złączymy całą ta paczkę taśmą, zobaczymy jak to po prostu walnie. Dobrze, generale. Dobrze, dobrze mój kurde szeregowy. To byłoby na tyle. Żegnamy pułkownik. Z wami. Kto? Pa, pa. Pułkownik, generał. Dobrze, niech będzie pułkowniku Macieju. Żegnamy się z wami, dziękujemy, że z nami jesteście. Kochamy was wszystkich. Dla was to robimy. Bądźcie z nami wariatami jeszcze. Pa, pa. Długi czas.